Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kampanii Bree, oczywiście na modzie Divide and Conquer wersja 5. No i cóż, w poprzednim odcinku zejdźmy od Gelon, tutaj troszkę porobiliśmy. No i ja zrobiłem jedną rzecz między odcinkami, po prostu przytargałem moje wojska i oblegamy dzięki temu coś ładną armią tutaj zebraną, Karas Nurnelet. Potem naszym następnym celem będzie Dol Boron, więc to znaczy takie dwie osady, które chciałbym bardzo zdobyć. I wtedy będę bardzo zadowolony. Barketa oczywiście nadal nie jest zdobyta, ale co tutaj się dzieje pod tą osadą, to jest naprawdę ciekawe. Mamy tu armię Angmaru, armię Krasnali, kolejną armię Angmaru, armię jakieś oddziały Dunedainu, więc się tutaj dzieje. My sami mamy tu jakieś tam parę marnych oddziałów, tutaj jednak mamy w Bree. Tutaj jeszcze no oczywiście Barliman, tu ma jakieś wojska, mamy tutaj Bobiego, który będzie naszym kolejnym jakby posłannikiem, który myślę będziemy się szykować jednak potem na tą ewentualną północ, zależy jak tam pójdzie. No ale cóż, tu nie wiem co to robi Aragorn. Zamiast się bić, siedzi nam pod Longbottom. No ale cóż, kas troszeczkę mamy, nie buduję tych herbalistów, bo nie chcę. No i cóż, nic nie możemy więcej budować, nie mamy wszystko, już ładnie nam się buduje. No i cóż, po prostu zakończymy turę. Tutaj dyplomatą idziemy szukać kolejnych frakcji, idziemy chyba też do Mordoru. No i myślę, potem się na przykład wrócić jednym dyplomatą z powrotem. Na przykład jeśli krasnale będą po dobrej stronie, staną, nie przyjmą pierścieni od Nazguli, no to wtedy mogę bez problemu zebrać oddziały i ruszyć na Angmar powoli, nie? A jeśli nagle oni stwierdzą, no sorry, my jednak będziemy neutralni, no to będzie nas czekać bitka z krasnalami. Będzie dosyć ciekawe. Ale myślę, że gdyby mi się udało taki krasnal, no nie wiem, byłoby to mega ciężkie, bym musiał sporo kuszników zebrać, jakieś katapulty. No i mobilizacja byłaby naprawdę ciężka na coś takiego. No ale dobra, no. Zobaczymy, co się podzieje. Niepodległe krainy. Ostatni Last Stand Isengardu, czyli Isengard jest w dupie. Lorien oblężone. Okej. Khan też się nam rozwija, co jest, też jest ciekawe. Kurde, no ile tych tutaj jest zablokowanych. Tutaj nam się konnica zrekrutowała. Ty idziesz dalej szukać Mordoru. No i tak, mamy raport budowy. W Bree nam się bank wybudował. Co nam da możliwość nowego budowania? Tak. Tron kiecki, ale ja bym w sumie to wybudował. Council Guard? Bardziej teraz? Niż to? Chociaż Chicken Fire też byłoby ok. Ale no. W Buzry. Mogę coś dotrzymać? Nie. To te lepsze hale bym wybudował tutaj sobie. I Ostgelon. Gdzie jest tu? Wydajemy sobie to. Też nie, wydajemy to. No i dobra, mamy wszystko pięknie, ładnie. Wbijamy jakieś oddziały, nie wiadomo. Mamy te oddziały kawalerii. Idziecie tu do fortu. Więc całkiem ładnie tutaj to wygląda. Kolejny oddział tych mieczników. Long, bo to mogę kolejnych łuczników Dunedainów. Karas Nurnelet za dwie tury powinien skapitować tak całkowicie. Teraz widzę, Dunedainie oblegają to, kolejna armia Angmaru. Naprawdę nie wiem, co tutaj się dzieje. O, jeszcze jakiś generał Krasnali. Co tu się dzieje pod tą barketą? To ja nie powiem. No my się spokojnie tutaj rozwijamy i się w to nie mieszamy po prostu. Tutaj bym... Nie, no nie będę nic zakrytać, ale mogę podłużyć podatki? By było dobrze, mogę. I coś mi tu daje? No daje troszeczkę. Ostgelon. Też mi daje, że się nie denerwują. Super, tu nic nie możemy. Tutaj nie możemy, tutaj jest już bardzo wysokie. Mengalen. Też podwyższymy. Jeszcze więcej kasy! Jesteśmy bardzo pazerną frakcją na pieniądze. Więc dobra. Dara, nie? Ja mówię, jak to zdobędziemy, będziemy mogli tutaj użyć. Tak Dol Boron padnie w nasze w ręce. Ten mega zdobędzie. Będziemy mieli dostęp do morza, do oceanu. Będę bardzo z tego zadowolony. No i jeśli autentycznie Isengard będzie frakcją, która padnie, będzie śmiesznie.
też muszę mieć jakiegoś dyplomatę, by pójść do klanów Enedbate i ze nimi sojusz podpisać. Bo chciałbym mieć sojusz z klanami. Ale do tego ja muszę wrócić się moim dyplomatą. Bo nie mogę zrekrutować żadnego innego, a wszyscy są gdzieś... Jeden jest na Martwych Bagnach, drugi jest przy Morzu Run, więc zapędzili się daleko na wschód. Nie wiem, powiem, kurde. No ale dobra. Ja mam też takie myśli, o, ale Tranduino oblężone, ciekawe. Ciekawe się dzieje. Raport budowy, Corville Shard, Traveler's Rest, dobra, tutaj mogę tego wybudować, bo chcę. Your orders, without question. Okej, Martwe Bagna i tutaj mamy orki. Czarne orki już tutaj mają. Ciekawie, ciekawe, mocne oddziały. O. Yes, my lord. There is something you wish to speak of. And you asked any more. Dziękuję. You speak of something more. I czy mi dać? Jesteście bardzo biedni, ale 500 powinniście mi dać. Wiem, że to nie jest już tak dla nas dużo, ale no zawsze 500, nie? I excel discussions come to a close. As you wish. Dobra. No super, zablokowaliście mi przejście. Naprawdę, uwielbiam Dorwinion w tej grze, więc takie kurde zagrałbym nimi, ale się rozmyśliłem. Czy oni są za darmo? Są za darmo, więc muszę nawet ich przesłać do fortu. Wojna? Haradrimowie się z Aradunain tłuką. Ciekawe. Ale no, Karas Nurnelet powinno paść. Jest prawda. Ale no, smutek, że nie mogę żadnego dyplomaty werbować, nie? Bo jest... limit. A Barketa powinna paść w ręce Dunedainów. Ale no, sporo armii jednak tutaj jest. Angmaru jest ich przywódca frakcji. Nie zajęli tego. Ja pierdolę, i tego nie zajęli. Kurde, te trzy oddziały bandytów, które są już na skraju wycieńczenia, się nadal bronią w tej osadzie. Mógłbym to zająć, tą Barketę, ale to jest ryzykowne posunięcie. Bo to może wkurzyć Angmar i ich sprowokować, a jak tak siedzę w tym Most Gelon, to mam troszeczkę spokój, bo z nimi tak nie graniczę tak czysto. A kurde, Dunedaini mogliby tu przyznać jakieś wojska większe. Tak, nie potrzebują jakichś gigantycznych. Super, wędrujemy. Karas Nurnelet jest nasze. Khan stoi po stronie Mordoru, super. Dostaliśmy balistę. Zajebiście, kurde. Balistę dostaliśmy. To jest Gandalf. Też fajnie. Dobra, do fortu. Czemu to poszło? Dobra, ci dobri pójdziecie. Dobra, balista już jest darmowa. Wy nie jesteście darmowi, Sellswordsi? Mamy gatekeepersów, oni są mega fajni. Gdyby zakrytować. Zakrytujemy gatekeepersów i raport budowy w Ostgelon. Więc tutaj budujemy teraz to. No i tak, zajmujemy się Karas Nurnelet teraz. Musimy naprawić przede wszystkim to. I chyba Meeting Hall, by kulturkę sobie naszą. I obniżymy podatki im na start, by byli bardziej zadowoleni. I tak, zostawiłbym tych milicji tych, czy to ich... Super. Możemy iść po prostu dalej na Dolvoron tą armią. A ten oddział już tutaj przyślę, a w Corville Shard Pikemanów jeszcze zrekrutujemy, tych farmerskich. No i super. Mogę coś doszkolić? Nie mogę jeszcze, więc dopiero to budujemy. Mamy osadę. Tutaj oczywiście Walt będzie pilnować tych terenów, a Tolman będzie dalej wędrować na te tereny. No i super. Jestem zadowolony. Burg Ermanara Kiripiri. To za dziwna nazwa. To nie wiem. Ale no, trzeba się wracać do naszych rodzimych obszarów. Niestety. Trzeba się tam wracać. No Angmar nie ma co mi tak atakować, bo te Ostgelon jest mocno bronione. Mocne oddziały tam siedzą. Kurde, Katar, oczywiście, bo za dużo gadam. Okay, dobra. W sumie do Kandu mi się tak średnio chce iść, więc ty może już wracaj. No, aż na żółto tu jest. Impossible.
Yes, my lord. You bring a proposition for my key. Be thankful we accept this proposal. Oni mają sojuszu z tym. Something else you'd like to suggest? RR9 ci kłócili się. Dobra. Dziękuję za tysiaka. We have more. That is all. Without question. Amon Pen i Rauros. O! I am a warrior. Dzień dobry, Teodredzie. I tak, raport budowy. W Brie mamy wielkie hale. I co bym tu budował? Może teraz to, Lumberkampa. Tutaj, Watchman Axeguard, Watchman Swordguard i Watchman Bowguard bym mógł sobie rekrutować. I to, ale budujemy może to wpierw jednak. Ale tak, wy się wróćcie do fortu i wy do Brie. Widzę darmo. Okej, się to zrekrutowało, no to wy tu idziecie do tego Nurnelet. I tak, wy... Your orders, my lord. With honor. Tu postawicie wieżyczkę i idziecie dalej na te tereny. I mamy najemników, mamy korsarzy. Ciekawych korsarzy, mamy więcej longsword, mamy bandytów. Weźmiemy chyba korsarzy i tych. Czy oddziały sobie, weźmiemy najemników. Też Celswordy, dobra, weźmiemy też Celswordy, bo to jest fajne. Mieć ciekawą bitkę o tą osadę. I would fight for your people as if they were my own friend. Mogę coś tu rekrutować? No niezbyt. Zajadów nie chcę. Tutaj. Ja pitole. Cała armia Angmaru. To jest jakiś Arpion. No dzieje się. To jest gula. No dobra, my się tu zwegetujemy i tyle. I tak. Smutek, że nie mogę nic tu rekrutować, niestety, Postgelon, ale dobra. Chodzimy turę, no i... Trzeba na te Dolvoron iść. Będzie można port wybudować. Tego co wiem, nie wiem czy ten skrypt na to, że Arar Dunai, czyli korsarzy mogą... Tutaj też zadziała, że mogą się standować na Szarą Przystań. Nie wiem, byłoby ciekawie, jak się stało. Miał jakiegoś przeciwnika ciekawszego i byśmy na przykład jakby elfy to straciły, bym wtedy zmobilizował armię jakąś i bym na to ruszył. A tak, no to troszeczkę lipa. Ale no. Ale w sumie mamy Karas Nurnelet, bo to są pozostałości Kardolanu, gdzie mogli tutaj Dunedainu werbować. Ja się dobrze widzę. To będzie fajnie. Fajny pszczółek. O! Jak fajnie! I mamy zaś. I dajmy zająć Dolvoron jeszcze. Czy my. Nie widzę tych. Radę milic. Chociaż. Ale masońskie. Wózy nam się to wybudowało. Super. Może Smoking House? No nie wiem. Dobra, Gainy Krzczeń, to jest kasa. Wojna. Yes, my lord. As you wish. Dobra, ty kolego. Zapierdalaj do klanów. A ty. Idziesz tutaj, ty zostajesz. Sorry, grab. Grepie, ty zostajesz na tych terenach na wieczność. I tak. Więc cóż, tutaj do nas przyszli. Yes, my lord. Kolejni korsarze. No co, bierzemy, korsarze są tani. No i co ty tu masz? Dwa oddziały kawalerii są mocne. Dwa oddziały Celswordów. Okej. Okay. Ciekawa bitka. To jest nasza główna armia w sumie. To jest nasza armia. To jest nasza główna armia w ten moment. Lepszej nie mamy. Nie jest jeszcze idealna, bo jest troszeczkę taka pogmatwana. Ale jest już porządna. Dobra. Jeszcze fajna mapa, więc... Dobra, wy macie strzelać bez rozkazu. Wy nie spitalać. Aha. Nie mamy więcej tych strzelców. Nie mam tutaj armii strzelców Dunedainów. Pięknie. Ale tak, no... Czyli bardziej kijowi... Najemnicy tutaj. Holman. Tu.
nasza kawaleria, myślę, że tak. Wy tu, a wy tu. I mam jeszcze jedną, która pójdzie tu z tyłu. Tu Nedajni tutaj, tutaj pójdą ci. Sellsworci. Kolejny oddział Sellswordów. Okej, okay. To są właśnie dźwięki z tego. Dla niewidzących z bitwy o Śródziemie. No i dobra, mamy tu łuczników Krasnali. No i tak, ja myślę, że mi tutaj będą, więc. Nasi gatekeeperzy się wycofają. Bo ten nas idzie, bo jest głupi. Cel wybić Sellswordy. Jest prawda. I tak fajnie wyglądają. To jest naprawdę. To jest oddział najemników, nie? Ale jest jeden z lepszych w grze. Mamy Dunedainów, to jest nasza konnica. Nie, stajemy was może tak. Niby tak tu. I wy tak tutaj. Dobra, weź tak troszeczkę do tyłu. Aha, są ci. Wybijani mocno. To nic, też to odeślemy. Biją się. Korsarze nam wbili. Nie będziemy płakać. Pomóżcie im. Okej, do pomocy. Super, Sellswordy się jeszcze odciągają z tego, z tej bitwy. The enemy are badly. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Okej, wy w tych, zaatakujcie, łapcie ich. Okej, wy w tych, ładna szarża, proszę. If we continue like this, we will smash the enemy. Okej. Dobra, i co tutaj się bije nam? Sellsword na Sellswordów, okej. Okay. Balisto nie... Dobra. Nie strzelaj, Balisto. Wy też nie strzelać. Chyba kapitan, nie? Tak. Jesteśmy 30%, ale to głównie bandyci nam padli. Więc mi to tam nie przeszkadza. Jedmiuset, no. Sporo. Krwawe zwycięstwo. Co ta konnica zrobiła tych Privateer Axemenów? Niestety. No i dobra. Bitwa wygrana. Mamy Dolvoron. Dwie osady w tym odcinku zdobyte. Jedna bez walki, druga. No, Dolvoron będziemy chyba na automacie już w ogóle. Dzięki temu. Okej. Okay. I cóż. Your orders, my lord.
Weźmy takie buty. Dobra, ziemy takich ziomeczków, bo chyba nam jeden oddział bandytów wyparował. I tam jeden oddział sellswordów, automat. I tak dużo straciliśmy. To budujemy i... Do tego, zostałem do stary. Zostałbym was. Myślę, że od tej baliście bym to zostawić i ten jeden oddział sellswordów. Okej, mamy tu armię ledwo oddziały. To jest reszta po prostu tych. No i to tu zostaje. Możemy od razu werbować już nawet. Wow. Ciekawie. No ale dobrze. Staliśmy za to Brilliant Milicja. Wow, kurwa, to jest dobry oddział. Ale dobra, ja wam tu dziękuję za uwagę. Jeśli film wam się spodobał, to w górę. A ja z wami żegnam, no i co? Widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy kontynuować tą kampanię. Teraz idziemy te wojska po prostu przeszkolić. No i do zobaczenia, na razie.